Lippy and Messy, Messy and Lippy, learn when they play and play when they learn. Lippy and Messy, Messy and Lippy, and the Wizard of Words. Chciałabym serdecznie podziękować młodzieży i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie języka angielskiego. Jest to młodzież z gimnazjum w Smardzewicach, młodzież z gimnazjum w Rzeczycy, gimnazjum w Rubochni, gimnazjum w Popielawach, gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, gimnazjum w Żelechninku oraz młodzieży i nauczycielom z pierwszego liceum ogólnokształcącego, zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 oraz tutaj uczestnikom Koła Języka Angielskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Spośród 34 prac, które napłynęły do naszego konkursu, jury wyróżniło 9 prac. Wyróżnienie dla Emilii Mamrot, gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. Wyróżnienie dla Jakuba Zielińskiego z zespołu szkół w Żelechninku. Też wyróżnienie dla Michała Szczura, gimnazjum w Rzeczycy. Wyróżnienie dla Anny Dzierżanowskiej z zespołu szkół w Żelechninku. Gratulacje. I Anna Ceran, gimnazjum w Rzeczycy, również wyróżnienie. Jakub Grzelczak, pierwsze liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim. Taka była i taka jest. Wyróżnienie również dla Michała Kazimirowa. Pierwsze liceum ogólnokształcące. Dominika Warda. Pierwsze liceum ogólnokształcące. W konkursie zostały dodatkowo wyróżnione dwie prace. Jedna z nich to jest praca Anny Ceran, nieobecnej Anny Ceran, z gimnazjum Rzeczycy oraz praca Tomasza Bąka, który jest tutaj uczestnikiem Koła Języka Angielskiego Młodzieżowego Domu Kultury, ale również uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Obie prace zostały wyróżnione za poprawność językową, bogactwo językowe oraz taką dojrzałość, jeżeli chodzi o samą kompozycję. Mówią, że królowie mają złota cały stos. Wielki zamek pośród gór każdy ma. Jedną kawę i wiedwaga chodzą spać co noc. Białe wino co dzień piją aż do dna. Thank you.
takiej możliwości po prostu nie miałem. Chodziłem do podstawowej szkoły, tam nie uczono rosyjskiego, tylko rosyjskiego. Później trafiłem do liceum, 5 równoległych klas było, ja jestem równowodzianinem i tam do szkół chodziłem. No i co? I tylko ci, którzy mieli jakieś możliwości nauki pozaszkolnej, to trafiali później do liceum, do klas, bo było 5 klas, z tego w jednej klasie był niemiecki dla zaawansowanych tylko, w drugiej klasie był francuski dla zaawansowanych, bo ci, którzy mieli rodziców bogatych i rodzice gdzieś tam nauczycieli zdobywali, te dzieci się uczyły, no to później kontynuowali tą naukę. Mnie przypisano do klasy łacińskiej, mimo że się nie wybierałem ani na medycynę, ani na biologię, na uniwersytet. No i nauczono mnie Owidiusza, na Owidiuszu, na Wergiliuszu. Troszkę mi w głowie zostało, ale mi się to nie przydaje, bo przecież to język martwy jest. Głównie biologom i medykom przydatny. Także bardzo wam wszystkim zazdroszczę tego, że teraz macie możliwości. Z tych możliwości korzystajcie. Cały czas uczcie się języków, dlatego że mamy teraz już Europę otwartą, która nic nie ma, można wszędzie wyjeżdżać i ten język angielski jest bardzo, bardzo potrzebny. Także gratuluję wszystkim tym, którzy się tego angielskiego uczą i tym, którzy laury zdobywają. Lippy and Messy, Messy and Lippy learn when they play and play when they learn. Lippy and Messy, Messy and Lippy and the Wizard of Words. Teraz chciałabym jeszcze przejść do podziękowań dla nauczycieli, którzy przygotowali młodzież w tym konkursie. Pani Kamila Wójcik, z podziękowaniem za przygotowanie młodzieży do powiatowego konkursu języka angielskiego. Nauczyciel gimnazjum nr 7. Podziękowanie dla pani Karoliny Pyśki, nauczyciela zespołu szkół żelaznicy. Podziękowanie dla pani Marty Szymańskiej, nauczyciela pierwszego liceum ogólnokształcącego. Teraz podziękowanie dla pana Rajmunda Ciszewskiego, nauczyciela pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie. Chciałam jeszcze bardzo podziękować paniom, pani Marioli Muszyńskiej, nauczycielowi zespołu szkół gimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim oraz pani Annie Goździk, nauczycielowi zespołu szkolno-przedszkolnego w Smarzycach za pracę jury w konkursu. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Mój pierwszy aparat to strzanka Start 2 chyba też tak nazywało. Fotografia czarno-biała, zajmowałem się też wtedy między innymi obróbką fotografii, bo i filmy wywoływałem, i zdjęcia sam też wywoływałem, także to było zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy te aparaty, to prawdziwe komputery, generalnie można na drukarkach, przy dobrym papierze na drukarkach laserowych i atramentowych można zdjęcia drukować. W starych czasach było zupełnie inne i trudniejsze, ciemnie, nieciemnie, warunki specjalne. Pamiętam, u kolegi zdjęcia wywoływaliśmy w domu, w którym nie było wody. Wiadrami nosiliśmy wodę do płukania zdjęć. No tak to wyglądało. Tak, no każdy właściwie może ten aparat wziąć i ten aparat to już prawie sam myśli za człowieka i gdzie nacisnąć i dobrze skadrować. Rzeczy przemijających, jeżeli to się utrwali na fotografiach, to zostanie to dla potomnych. Teraz łatwo to wszystko przechowywać, bo można na płytach to przechowywać, dużo miejsca nie zajmuje, a można przecież dziesiątki tysięcy zdjęć w sumie na tych płytach przechowywać i mówię, na pewno potomni będą chętnie to oglądali. Ja utrwaliłem, to mówię jako łodzianin, utrwaliłem takie miejsce, gdzie ostatni dom Puszczy Łódzkiej, dom mający 300 lat, był likwidowany i nawet muszę ten film, to zdjęcie odszukać, bo szukają właśnie w Łodzi takich miejsc, które kiedyś były bardzo atrakcyjnymi, dzisiaj się zmieniły zupełnie i tu jest gazet, to jest taka sekcja poszukująca zdjęć starej Łodzi. Ja to mówię do stara, bo to zdjęcie robiłem w latach w początkach lat 60. To już dla młodych ludzi to jest bardzo, bardzo, bardzo dawno. Dziękuję bardzo.
czas.